Lokalne podtopienia, coraz częściej towarzyszące nam po większych burzach lub ulewnych opadach deszczu, to bolączka wielu polskich miast. I nie jest to tylko efekt zmian klimatu, ale także efekt zaniedbań w zagospodarowaniu naszych miast, gdzie kosztem terenów zielonych powstaje dużo powierzchni utwardzonych i uszczelnionych. W ostatnich latach rozwija się tereny zielone kosztem likwidacji terenów uszczelnionych i utwardzonych. Każde miasto w swoich dokumentach planistycznych wskazuje, jaki procent zagospodarowanej powierzchni ma być przedstawiony jako zieleń urządzona. Istnieją programy gospodarki wodami opadowymi, które proponują różne techniczne rozwiązania, które powodują to, że ta woda jest zatrzymywana. Jednym z takich rozwiązań są m.in. stawy osiedlowe, które powodują retencjonowanie wód. Drugim takim rozwiązaniem są małe zbiorniki retencyjne, które są budowane w pobliżu odbiorników wód opadowych. Mogą to być cieki powierzchniowe lub różne systemy kanalizacyjne, które przy odpowiednim zagospodarowaniu powierzchni terenów pobliskich mogą stanowić także teren rekreacyjny, chętnie wykorzystywany przez mieszkańców czy też turystów. Konstruuje się studnie chłonne lub też inne systemy zbiorników retencyjnych podziemnych i innych urządzeń hydrotechnicznych, które w znakomity sposób zatrzymują wody opadowe, w ten sposób chroniąc nasze posesje i systemy infrastruktury miejskiej przed efektami nagłych deszczy. Aspektem nietechnicznym retencjonowania wody w mieście jest edukacja ekologiczna nas, mieszkańców miasta. Sami mieszkańcy mogą w znakomity sposób przyczynić się do retencjonowania wody w mieście poprzez na przykład odpowiednie zagospodarowanie swoich ogrodów przydomowych. Popularne w ostatnich latach są pojemniki na deszczówkę. Gromadzenie wody deszczowej przez okresy wiosenno-letnie może w znakomity sposób zasilać nasze ogrody i wystarczy w zasadzie w całym okresie wegetacyjnym dla naszego ogrodu. Tam, gdzie nie jest możliwe takie wykorzystanie wód opadowych, stosuje się na posesjach oczywiście studnie chłonne, które ujmują wodę opadową z połaci dachowych. Stosowane przez mieszkańców różne sposoby retencjonowania wód w znakomity sposób chronią nasze posesje przed podtopieniami, a także znacznie ograniczają odpływ wód opadowych do systemów kanalizacji miejskiej. Bo jak wiadomo, systemy kanalizacji miejskiej są projektowane na ustalone przepływy i nie zawsze wszystkie wody mogą być przyjęte przez te systemy po ulewnych deszczach.